godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując wpaść do nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. Kiedy widziałem inaczej, jak w oczach świat śmiga, jakbyś mówił pacierz, a świat tak naprawdę to absurd. Wciąż masz na stanie ten stan wojny, baksów, plików, czeków, to wciąż dla wyniku, a rap to dla szczegółu, jest jak koło w Titaniku. Choć ludzie mówią, jest XXI wiek, mamy liberalny kraj, więc rób ta sobie co chcesz. Wiesz, wszystko jest trudne, choć pozornie łatwe, prosto jest pomyśleć, ciężej odpalić zapałkę. Ja wbrew regułom ziom się nie poddaje, to i tak w tym kraju się nie żyje ponad stanem. Ze swym stadem pokonuje czarne szlaki, by w przyszłości kiedyś może zmienić te tematy. To jest Polska, rap i perspektywa. Chciałbym zmienić świat, choć czasu ciągle ubywa. To jest Polska, czarna owca, to ten świat i ta globalna wioska. Sprawie sprostaj, weź wyjdź na ulicę, by już nigdy nie widzieć tego, co ja teraz widzę. To jest Polska, czarna owca, to ten świat i ta globalna wioska. Sprawie sprostaj, weź wyjdź na ulicę, by już nigdy nie widzieć tego, co ja teraz widzę. Dziś coś mi każe pisać, dziś w myślach Polska Rzeczpospolita, od mieszka pierwszego Piasta, przez koronowanego jego syna chrobrego, po poniatowskiego do dnia dzisiejszego. Byłem Polak mały, teraz duży, w duszy znakiem morzył biały. Stary jak skały, chcieli pozbawić go korony, na nic ich pomysł, kolor biały i czerwony. Przybierz szaty, czyń honory, zabijać, żeby żyć, nigdy nie pojmę. Znamy to z książek, byliśmy frontem w nierównej wojnie. Ja słucham rapu, on słyszał świst bomb i granatów, rozpaczliwy ratuj, widział świat strachu, milionów dramatów, przeraźliwych krzyków, zwartych szyków, wrogów, sojuszników, opuszczonych domów, rozkazu i terroru, bić bez powrotu. Masowych grobów, gdzie leży powód. To jest Polska, czarna owca, to ten świat i ta globalna wioska. Sprawie sprostaj, weź wyjdź na ulicę, by już nigdy nie widzieć tego, co ja teraz widzę. To jest Polska, czarna owca, to ten świat i ta globalna wioska. Sprawie sprostaj, weź wyjdź na ulicę, by już nigdy nie widzieć tego, co ja teraz widzę. To jest bagno, odwane rzeczy. Rzeczywistością. Starzy ludzie zagubieni w labiryncie. Codzienności. To współczesny Babilon. Trzeba trzeźwo patrzeć faktom prosto w oczy. Puszczam wyobraźni wodze, idąc drogą swego miasta. Przepowiednia się sprawdza. A więc